Okej. Przyjechaliśmy na rzutówkę surfcastingową. Kurczę, za chwilę się spytamy, która to rzutówka, bo to już chyba przechodzi do historii. Jest naprawdę co roku. No i w tym roku jesteśmy na, zobaczcie, na łączce. Zupełnie inny klimat niż na plaży. Panowie, uciekamy. To ja się schowam tu za chłopca. Nie schowaj się za mnie. Schowam się za sędziego, bo on OTG próbuje. O, Grześ mi też zobacz, nie się w ręki. Aj, spadło mi twarz. Nie, tak. Proć to było. To się zaraz okaże, jak sędzia jeden padnie. Ale wy macie humor, nie? Mirek, tam mieliśmy rzucać, a nie na zachód. To jest to OTG właśnie, nie? Dobra, Piotra poznaliście u nas głównie na filmach spinningowych. Ja nie wiem, co on tutaj w ogóle robi. Co ty tutaj robisz, powiedz? Tak. Czekam. Co ty, Piotrze, tutaj robisz? Próbuję swoich możliwości w rzucie. Ale ty tak głównie chyba no spinning, czy jednak surf? Kiedyś tylko spinning. Teraz po przeprowadzce tutaj próbuję surfa, tak jest. Wędka to jest ta średnia od Mikado, Surfcast. Jak ona ci się sprawuje? Dziękuję, bardzo fajnie. Całkiem fajnie, tak, nie? Tak, no, to taki... na plaży bardzo fajny patyczek. No i dobra, rzucałeś już? Tak. Ile? 126,60. Czyli słuchajcie, że tak powiem, o, mi się ekran włączył, czyli to nie jest jakaś masakrycznie duża odległość. Nie, uczę się. Cały czas się uczę. Ale to słuchaj, myślisz, że trochę ten kij cię też jeszcze blokuje? Tak, myślę, że to też zależy od kija. Ma to znaczenie kij, technika i... No. Ja zawsze będę wspominać, ale to jak jeszcze to ramię nie miałem rozwalone, to rzuciłem 183 metry, ale faktycznie kijem mega sztywnym, ci powiem, nie? On się nie nadawał na takie nasze zwykłe łowienie, bo on naprawdę był dalekosiężny, ale do łowienia to on się nie nadawał, nie? A tu mamy takie połączenie kija, które się nadaje do łowienia, no i jeszcze dasz radę rzucić tym. Staram się przynajmniej. A ktoś jeszcze tutaj dzisiaj rzuca tym kijem? Chyba nie. Tak, jedna osoba jeszcze rzucała. Mhm. Też z jakimiś tam do 110-120. Mirek, poczekaj, powiedz trzy słowa. 1,22. 122 kroki. Czemu oczu było nie zamykać? Już nie wołałem sędziego, nie, ale... ale jak to szło ładnie. Tam, ale ja widziałem. Za ten to skręciło i ja tam szło. Za to drzewo to... Ja tam widziałem, jak leciało właśnie, tak dziwnie bokiem. No właśnie, z OTG to trzeba mocno wyćwiczyć, nie? Ja kiedyś też próbowałem OTG w stylu Mikela Katekeza, tam macie moje wypociny chyba sprzed 10 lat. No i tam jak faktycznie robimy ten półobrót, to trzeba mocno się skupić, kiedy zwolnić ten... tą naszą żyłkę, no a Mirkowi zeszło. On zresztą mówił przy rzucie, że mu zeszło, więc... dlatego to poleciało w bok. Strasznie niebezpieczna sytuacja. No Michał, a ty ile? 140, ale ty już, słuchaj, ty masz Klimavera typowo do rzutów, nie? Tak. I czemu tylko 140? Brak siły. Co ty, taki wczorajszy jesteś, czy coś? Nie. To jest, powiedz coś o tym kiju, bo to jest kij, zobaczcie, ma tutaj łącznik, czyli mamy w połowie łącznik, a to oznacza, że to jest dwuskładowy kij. Tak. Mów coś o nim. To nie jest mój. Nic ci nie powiem, bo to nie jest mój. Myślisz, spalony zeszło? No i dobra, chłopaki, w ogóle czuć to, że dzisiaj delikatnie wieje? Nie, znaczy ja nie odczuwam. Bo tak delikatnie trochę wieje, to widać po tych flagach chociażby, nie? O, no. 151. Masz 151, 35. Aha. Kopiemy. Szkoda, że spalony, nie? O. I co, głęboko one wchodzą? No trochę, no, jak widać. Około 20 cm. Co ty gajesz? To bez łopaty, słuchaj, byłoby ciężko, nie? Nie, no, tylko w ogóle. O, patrz, jest, widać. No. Widać, ale poszło. No, ładny rzut, nie? Ale zobacz, niedużo ci, zobacz, zeszło. Kurczę. Było 152. 152, 65. No miałem. I robimy dalej wykopki. Zobaczymy, jak to fajnie wlazło. Ale to jest fajnie mięciutkie. Sadłowski Krzysztof, 152,3. Żeby w żyłę nie trafić, no, nie? No właśnie, to tak... Okej, okay, jest. No, poszło. Tydy! Kęcik Piotr.
134,30. Ale nic, nic, dobra, dobra, fajnie, do góry. A, nie wiem, czy to słychać, ale wiatr jednak wieje, taki boczny mamy wiaterek. Dlatego też pewnie co po niektórym spycha ciężarki na tamtą stronę. Ale ogólnie zobaczcie, jaka sielanka. No a ile tutaj może być stopni? Tak odczuwalne jest jakieś 5-7, nie? No to będzie, będzie. Tam, tutaj jest chłodniej jak tam przy lesie, nie? Aha. Tam przy lesie cieplutko. Piąteczka. Cześć, Łukasz, ty ile rzuciłeś? 199. 9. Czyli 11 centymetrów. 11 centymetrów. Do pobicia. Do pobicia. Rekord. Czyli, a ty jesteś chyba ostatni w ogóle na liście, nie? Tak, ostatni. Bo oni cały czas się czatują, wiecie, na tą ostatni skład i wtedy sędziowie uciekają tam w las, nie? No, ale tam przed chwilą by się pomylili, bo przy drugim rzucie poleciało koło sędziów, nie? Także aha, sędziowie się przeliczyli troszeczkę. Troszkę tak. Bo pan kolega szpuli nie dokręcił. Dziecinne błędy, ale wiesz... Potrafisz mnie zareklamować, nie? Całe życie trzeba umieć się uczyć. Cezary, Łukasz, a Łukasz, powiedz, przebijesz dzisiaj 200? No zobaczymy, no. Zobaczymy, co będzie. Za 5 minut się okaże. Za 5 minut. Czujecie w ogóle to, że wieje delikatnie z boku? Nie ma wiatru, także są wyniki nieadekwatne do technik rzutowych. Ale nie, boczny wiaterek, boczny jest. Troszeczkę, ale to jest taki wiaterek, który nie wpływa na takie rzuty. Przy tych, którym to musiał być dużo mocniejszy wiatr, żeby było to odczuwać. Lepiej się rzuca tak na polu, czy na plaży? Zdecydowanie na plaży. Zdecydowanie inny klimat. Nie? Ale słuchajcie, przecież mamy tutaj twardy grunt i powinno się dalej rzucać na polu. Znaczy, ja ci powiem stabilnie tak. Stabilnie jest, to trzeba przyznać. Ci, tak? Co umieją rzucać, nie boją się. Ja na przykład nie umiem rzucać i się przyznaję do tego bez bicia. Mnie przeszkadza na przykład ta duża trawa. To nie jest to, że ja mam coś tam przeciwko temu czy coś, aha, ale ja zawsze się boję, że gdzieś ten ciężarek mi zahaczy i nie pójdzie tam, gdzie trzeba. Nie? I się nie spinam do końca też, nie? A plaża jest zawsze plaża, bo to jest jednak miejsce wolne, tylko pole jest o tyle lepsze tutaj, bo my mamy szerszy rozrzut na pobokach. Tak. Na plaży mamy 20 metrów, 25. Dokładnie. I praktycznie co druga osoba by paliła dzisiaj. Komfortowe. Tak, i co druga osoba by paliła. Jest to komfortowe do rzucania, nie? Jest to naprawdę piękna rzecz, że to tu się robi. Dobra, tak patrzę. Lotnisku. Macie te same kije? Dobrze patrzę? Te same. Tak, te same kije. Dlaczego? Dark Side, kołowrotki. M4. Też. No jest to jedyny kij na rynku w tej chwili, który jest... odpowiedni do technik OTG, technik pendulum, do rzucania i pozwalał osiągnąć dystansę powyżej 200 metrów. Dobra, ale jak one się sprawują, słuchajcie, nad wodą? Bo nad wodą jest, no bo to są głównie sztywne kije, nie? Jak no tak, no, z wyczuciem branie ryby? No inaczej powiem, tak? Kij są stworzone do łowienia w ciężkich warunkach i trzeba osiągać odpowiednie odległości w ciężkich warunkach. Także branie też widzimy. Bo ta wędka pokaże, tak? Miękka wędka, która ma miękką szczytówkę i jest po prostu praca, bardziej się ugina, czyli nie widzimy tego brania, bo cały czas będzie na falach pracowała wędka. Ta wędka nie pracuje, ta wędka sobie stoi, tak? I ona dopiero pokazuje delikatnie wtedy, pracę ma przy dużych branie. Falach, a branie energicznie panowie, pokaże. Nawet przy dużej fali, przy dużym wietrze ta wędka delikatne branie małej flonderki pokazuje. No dobra, ale nie wyrywa wam ciężarku przy dużej fali? Bo ja miałem to samo ze sztywną wędką, że potrafiło zerwać jednak ciężarek. Nie, jeżeli odpowiedniego ciężarka do tych warunków, to wtedy nie wyrywa, wiadomo, tak? Wtedy się używa 180-190 gramów. Czy można fajnie rzucać tym. Słuchaj, było stuknięcie. Co to było za stuknięcie? Stuknięcie? Nie. To takie pyk było. Było rozpoczęcie wysnuwania żyłki z kołowrotka. Aha, takie coś. Naładowana wędka była w miarę. Ale co, mamy 200? Mam nadzieję, że o ile nie poszło gdzieś w bok, o ile nie poszło gdzieś poza tory wyznaczone, no to zobaczymy zaraz. I się cieszę, że wracamy na nowe tory klubów, które gdzieś tam się troszkę pogubiły współpracą. Teraz wracamy na nowe tory, spotykamy się, bawimy się świetnie, organizujemy wspólne zawody z czasem. Także wszystko na plus i ta nasza dyscyplina się rozwija w bardzo fajnym, pozytywnym, jak to powiedzieć, czasie? Kierunku. Dobry kierunek idziemy, o tak. No i masz idealnie na wprost rzuciłeś. Czyli dobry kierunek, można powiedzieć. Obrałeś. Bo to jeszcze kawałek, ja muszę przejść pod topą. Okej. Nie będzie 200. 11 cm dalej rzuciłeś niż ostatnio. Ja! Yeah. 199,22. Ale no. Gratulacje. No szkoda, no ale jest okej. Okay. No szkoda, no parę centymetrów i byłoby 200. I byłoby 200. Magiczne. Inaczej brzmi. Ale jest dobrze. Gratulacje. Ważne, że wyszło.
Dzięki bardzo. Tak. No dobra, mów już, że super film omówiłeś. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, film super, moje dziecko zajarane jak gwizdek, nie? No i o to chodzi, słuchajcie, o to chodzi, żeby tą młodzież trochę aktywować, nie? Tak, jak najbardziej. Myślę, że będzie częściej chciał teraz jeździć. I o to chodzi. Będzie chciało być częściej w telewizji. Częściej w telewizji. Tak. Takie dają. Mówisz. Takie dają. Były dłuższe, nie? Ale no. Na taką zasłużyłem. Zawsze rzucaliśmy na plaży. Czemu teraz rzucamy na polu, powiedz? Doszliśmy do wniosku, że mamy... Łatwiej nam jest zorganizować te zawody ze względu na wiatr. Wiatr zawsze w jakiś sposób jest w stanie wypaczyć te wyniki rzutowe. Na łące możemy się ustawić w kierunku wiatru, pod wiatr, natomiast plaża nas ogranicza tylko do kierunku wschód-zachód, nie? Czyli pod wiatr z wiatrem. Natomiast łąka jest takim terenem, gdzie możemy z tą rzutnią sobie manewrować. No, na pewno jest łatwiej sędziom też to wszystko obskoczyć. Wszędzie w sumie w Europie i na świecie zawody rzutowe są odbywane nie na plażach, na łąkach. Myślę, że pomału się szykujemy też gdzieś tam na arenie wystąpić. Tym bardziej, że jak widzę po wynikach, no mamy, myślę, że na pewno jeden, dwa wyniki już na klasę taką europejską, nie? Tym bardziej w tym roku akurat wiatr nie wypaczał żadnych wyników, praktycznie było bezwiecznie. Tam się w pewnym okresie w trakcie drugiej tury rzutu pokazał się lekki wiaterek, taki wschodni. Ale boczny. Ale boczny, także on nie miał żadnego wpływu na rzut. Na pewno warunki wszyscy mieli takie same. Jacku, kolejna rzutówka, gdzie mamy profesjonalistę, który mierzy nam te rzuty, czyli co do centymetra mamy i jesteśmy w tym momencie mega transparentni. No tak, nasze zawody już któryś raz z rzędu obsługuje profesjonalny, uprawniony geodeta, który mierzy specjalnymi przyrządami odległości od punktu startowego do punktu rzutowego, w tym miejscu, gdzie padnie ciężarek. Wkłada wtyczkę i to jest praktycznie błąd, może być 2 cm nie więcej. No i słuchajcie, co ja zauważyłem? Zauważyłem to, że pomimo tego, że tutaj nie ma, nie wiem, setki zawodników, no setka zawodników będzie na portowym sandaczu, tam już jest grubo 80 ponad, natomiast tutaj przy tej rzutówce mamy sporo zawodników z innych klubów. Powiedz trzy słowa o tym. Tak, mamy kolegów tradycyjnie z Pomuchla, z klubu wędkarskiego Pomuchele Lęborg. Paru mamy zawodników niezrzeszonych klubowych. No oczywiście mamy zawodników z Władek Team. Większość jest chyba z Władek Team. Cieszymy się bardzo, że Pomuchel w tym roku do nas dołączył. Były różne takie w tamtym roku i 2 lata temu różne niesnaski, niedomówienia z powodu pewnych osób. Ale wszystko zostało załatwione, że tak powiem, w naszym wewnętrznym środowisku. Ustaliliśmy, wyjaśniliśmy wiele, wiele spraw i myślę, że to będzie wielkim plusem rzutowało na dalszą naszą współpracę, na dalszą organizację zawodów.